Sławne osoby, które zmarły w 2019 roku. Dziś materiał smutny, nastawiony na wspomnienie osób, które niestety odeszły. Oczywiście kolejność losowa. Janusz Dzięcioł. Polski polityk, strażnik miejski i rolnik, poseł na Sejm 6 i 7 kadencji, zwycięzca pierwszej polskiej edycji programu Big Brother. W okresie od 4 marca do 17 czerwca 2001 roku uczestniczył w realizowanej przez TVN pierwszej polskiej edycji tego reality show, wygrywając ten program i otrzymując nagrodę w wysokości 500 tysięcy złotych. Zagrał później w filmie Jerzego Gruzy Gulczas, a jak myślisz? W międzyczasie został członkiem PO, był także kandydatem ugrupowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku. W 2011 roku ponownie został wybrany na posła, otrzymując 13 907 głosów. W 2019 roku bezskutecznie wystartował do Sejmu jako bezpartyjny kandydat z listy PSL. 6 grudnia 2019 roku zginął w wypadku samochodowym w wyniku zderzenia z pociągiem na przejeździe kolejowo-drogowym w Białymborze koło Grudziądza. Marie Fredriksson. Szwedzka piosenkarka, kompozytorka, członkini zespołu Roxette. W roku 2002 u Fredriksson wykryto guza tylnej części mózgu, w związku z czym musiała przejść intensywne leczenie w Karolinska Hospital w Sztokholmie. W czasie trwania choroby zniosła miesiące chemioterapii i serię napromieniowania. Pomimo szybkiego leczenia, natychmiastowej udanej operacji, Marie doznała trwałego uszkodzenia mózgu. Straciła przez to zdolność czytania, liczenia, także doznała paraliżu prawej strony ciała i częściowej utraty wzroku w prawym oku. W styczniu 2003 roku zespół Roxette otrzymał z rąk króla Szwecji, Karola XVI Gustawa, królewski medal z niebieską wstęgą. Ceremonia była pierwszą, na której Fredriksson pojawiła się po operacji. W 2004 roku piosenkarka oświadczyła, że jest już zdrowa. W 2006 roku z okazji 20-lecia zespołu wydała płytę z największymi hitami. Zmarła 9 grudnia 2019 roku w swym domu z powodu nowotworu mózgu, z którym walczyła od 2002 roku. Jan Kubuszewski. Polski aktor teatralny, telewizyjny i filmowy, artysta kabaretowy. Związany był z ZAKR oraz kabaretami Dudek i Olgi Lipińskiej. Wystąpił w około 2000 programów telewizyjnych i kilkudziesięciu filmach, w tym Stanisława Barei, Poszukiwane Poszukiwana, Nie ma róży bez ognia czy Brunet wieczorową porą. Propozycje, które otrzymywał, obejmowały charakterystyczne, jednakże niewielkie role. Był narratorem popularnego, cyklicznego, humorystycznego programu telewizyjnego Bajka dla dorosłych. Jan Kubuszewski stworzył też wiele kreacji teatralnych. W 2012 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w pracy artystycznej. Zmarł w swoim domu 28 września 2019 roku w otoczeniu rodziny w Warszawie w wieku 85 lat. Po pożegnaniu aktora w kościele świętego Stanisława Kostki oraz mszy żałobnej, trumna z ciałem aktora została pochowana w grobie rodzinnym na cmentarzu na Starych Powązkach. Piotr Woźniak, Starak. Polski producent filmowy, przedsiębiorca, współwłaściciel i członek zarządu przedsiębiorstwa producenckiego Watch Out Studio. Był synem Jerzego Woźniaka, adwokata, który był obrońcą antykomunistycznych dysydentów w latach 70. Ojczymem Piotra był Jerzy Starak, milioner. Dwa najbardziej znane filmy wyprodukowane przez Staraka to Bogowie oraz Sztuka kochania, historia Michaliny Wisłockiej. Przedsiębiorstwo Piotra Woźniaka Staraka wyprodukowało również kilka reklam. Zginął 18 sierpnia 2019 roku na jeziorze Kisajno koło Giżycka na Mazurach, po tym jak w nocy wypadł do wody z motorówki. Po pięciodniowych poszukiwaniach 22 sierpnia znaleziono jego zwłoki w jeziorze. 29 sierpnia w kościele w Konstancinie Jeziornie odbyła się msza żałobna. 30 sierpnia trumnę z ciałem Piotra Woźniaka Staraka złożono w specjalnym grobie utworzonym na terenie jego posiadłości w Uledzie. Biegli uznali, że przyczyną zgonu były konsekwencje uszkodzenia mózgu, przypuszczalnie spowodowanego przez uderzenie łopat śruby motorówki, a ofiara w czasie podróży motorówką była pod wpływem alkoholu. Cameron Boyce. Amerykański aktor, tancerz i model. Mając 7 lat, rozpoczął swoją przygodę w showbiznesie jako model dla Disney Store. W 2012 roku wystąpił w komedii familijnej Hania Humorek nie wyjeżdża na wakacje. W 2019 roku przyjął rolę Zacha w serialu HBO Pani Fletcher. Był jedną z wschodzących gwiazd. Zmarł podczas snu w nocy z 6 na 7 lipca 2019 roku w wieku 20 lat.
Przyczyną zgonu był napad epilepsji, z którą zmagał się od dłuższego czasu. Jak poinformował serwis TMZ, ciało 20-letniego Camerona Boyce'a zostało skremowane, a prochy przekazane ojcu aktora. Doris Day, amerykańska aktorka, piosenkarka i działaczka społeczna pochodzenia niemieckiego, nominowana do Oscara za pierwszoplanową rolę w filmie Telefon towarzyski. W 1940 roku rozpoczęła karierę piosenkarki w zespole Boba Crosby'ego. Później popularność zyskała podczas wspólnych występów z Frankiem Sinatrą. W 1956 roku wylansowała przebój Whatever Will Be z filmu Człowiek, który wiedział za dużo Alfreda Hitchcocka. Jest jedną z największych gwiazd kina lat 50. Zmarła 30 maja 2019 roku. Keith Flint, brytyjski muzyk, wokalista zespołu The Prodigy oraz tancerz. Flint początkowo współpracował z zespołem Prodigy właśnie jako tancerz. W 1996 roku został frontmanem zespołu. Był wokalistą podczas nagrań takich przebojów grupy jak Firestarter i Breath. 4 marca 2019 roku został znaleziony martwy w swoim domu w hrabstwie Essex. Jego kolega z zespołu, Liam Howlett, ujawnił w udostępnionym w serwisie społecznościowym poście, że przyczyną zgonu było samobójstwo. Jan Olszewski, polski polityk, adwokat i publicysta, w okresie II wojny światowej i okupacji żołnierz Szarych Szeregów oraz uczestnik Powstania Warszawskiego, działacz opozycji demokratycznej i obrońca w procesach politycznych w okresie PRL, wolnomularz. W 2011 roku doznał udaru mózgu, od tego czasu zmagał się z ciężką chorobą. W listopadzie 2018 roku w wyniku zasłabnięcia trafił do jednego z warszawskich szpitali, gdzie 7 lutego 2019 roku zmarł. Po jego śmierci wyłożono księgi kondolencyjne w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a także w urzędach miejskich. Uroczystości pogrzebowe o charakterze państwowym odbyły się 15 i 16 lutego 2019 roku. Na te dni została przez prezydenta Andrzeja Dudę zarządzona żałoba narodowa. Jan Olszewski przy asyście wojskowej został pochowany na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Zofia Czerwińska, polska aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, zdobyła popularność m.in. rolą Zofii Nowosielskiej w serialu telewizyjnym 40-latek. Stała się znana nie tylko z seriali telewizyjnych, w których grała zwykle role komediowe, ale także ze estrady, filmu i teatru. Przez kilkanaście lat była aktorką estradową i filmową. Od 1979 roku występowała w Teatrze Syrena w Warszawie. Zamieszkiwała na warszawskim Powiślu. W październiku 2017 roku została sojuszniczką osób LGBT, biorąc udział w akcji Ramię w ramię po równość, kampanii przeciw homofobii. Zofia Czerwińska zmarła po operacji kręgosłupa nad ranem 13 marca 2019 roku, miesiąc po zakończeniu pracy na planie serialu Świat według Kiepskich. 20 marca 2019 roku została pochowana na cmentarzu komunalnym północnym w Warszawie. Paweł Adamowicz, polski prawnik, samorządowiec i polityk, działacz opozycji demokratycznej w okresie PRL. W latach 1998-2019 prezydent Gdańska. Był jednym z organizatorów strajku w 1988 roku jako przewodniczący Studenckiego Komitetu Strajkowego na Uniwersytecie Gdańskim. Jako prezydent miasta znany był z polityki otwartej na różne grupy społeczne. Doceniał wartość różnorodności kulturowej, odwołując się przy tym do wartości chrześcijańskich. Podkreślał znaczenie dialogu i pojednania polsko-niemieckiego oraz współpracy z mniejszością kaszubską. Był zaangażowany we wdrażanie miejskiego programu integracji migrantów. Wziął też udział w Gdańskim Marszu Równości. W działalności samorządowej niejednokrotnie ścierał się ideowo i programowo z oponentami z Prawa i Sprawiedliwości. Wydanej w 2018 roku książce Gdańsk jako wspólnota krytykował politykę PiS jako niedemokratyczną i naruszającą ład konstytucyjny. 13 stycznia 2019 roku Paweł Adamowicz, jak co roku, brał aktywny udział w uroczystościach charytatywnych związanych z finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. O godzinie 20 przebywający na scenie Paweł Adamowicz został trzykrotnie ugodzony nożem przez 27-letniego zamachowca. Napastnikiem był recydywista, gdańszczanin Stefan W., karany wcześniej m.in. za rozboje. Sprawca bezpośrednio po zamachu wykrzykiwał polityczne hasła skierowane przeciw władzy sądowniczej i Platformie Obywatelskiej. Prezydent po około 30-minutowej reanimacji w stanie bardzo ciężkim został przetransportowany do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, gdzie przeszedł trwającą 5 godzin operację ratującą życie, podczas której przetoczono mu 41 jednostek krwi. Po południu lekarze poinformowali o jego śmierci.
Dzięki za obejrzenie do końca. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę. I zdaję sobie sprawę, że w tym roku odeszło dużo więcej osób ważnych dla świata polityki czy sztuki. Jednakże chciałem wybrać tych najwybitniejszych, najbardziej rozpoznawanych, tych, którzy na pewno zostaną zapamiętani przez masy. Mam nadzieję, że forma, w jakiej to zrobiłem, Wam się podobała. Zajrzyjcie na moje inne kanały Światowa Historia oraz A to Ciekawe. Trzymajcie się, cześć.